Dzisiejszy odcinek będzie o Alpach, o eksploracji czterotysięczników w rejonie Monte Rosa, a także o ciekawej imprezie, w której uczestniczyłem, w festiwalu biegowym w Alpach Szwajcarskich. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Bogusław Chynek, a to jest cykl Za Horyzont Domu. Podcasty powstały z myślą o tych, którzy chcą podróżować i poznawać świat, a także szukają nowych wyzwań i inspiracji. Wysłuchasz tutaj rozmów z podróżnikami, zobaczysz reportaże z wypraw, a od czasu do czasu także odcinek solowy, w którym przybliżę jakąś własną historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tutaj tematy, to kliknij subskrypcję na YouTubie. Zachęcam także do śledzenia bloga i fanpage'a Za Horyzont Domu. W 2018 roku wraz z grupą przyjaciół zapisaliśmy się na bieg w Alpach Szwajcarskich, bowiem z początkiem lipca odbywa się tam festiwal biegowy o nazwie Verbier Saint Bernard. Biegi rozgrywane są na czterech dystansach: 31 km, 43, 73 i 111 km. Ten ostatni ma przewyższenie 8400 metrów. A więc, jak widzicie, każdy może znaleźć coś sam raz dla siebie. Wiosną tego roku ja przebiegłem taki bieg w Szczawnicy Dziki Groń, 65 km, i pomyślałem, że mogę spróbować zmierzyć się z dystansem 73 km z sumą przewyższeń 4900 metrów. Bieg rozgrywa się w okolicach przełęczy Świętego Bernarda, która znajduje się na wysokości prawie 2500 metrów pomiędzy masywem Mont Blanc a Alpami Penińskimi. Dokładnie znajduje się ta przełęcz na granicy Włoch i Szwajcarii. W czasach epoki rzymskiej przełęcz ta odgrywała ważną rolę, ponieważ przebiegał tędy szlak komunikacyjny na północy Europy, którym uczęszczali m.in. pielgrzymi. W 1035 roku na przełęczy został założony przez Bernarda z Mentonu klasztor kanoników, który miał za zadanie wspierać podróżujących. Co ciekawe, w misji niesienia pomocy pielgrzymom pomagały także psy, które z czasem nazwano Bernardynami. Na przełęczy znajduje się pomnik założyciela schroniska oraz muzeum z wieloma ważnymi dla kościoła obiektami kultu religijnego, jak relikwie świętego Bernarda, brewiarz z XII wieku, czy też coś z naszych stron, kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1964 roku przekopano tutaj tunel Grand Saint Bernard, co znacznie ułatwiło komunikację. Jednak zamiast wydawać 30 euro na przejazd tunelem, może warto jednak wybrać drogę serpentynami, aby pośród chmur delektować się pięknymi widokami gór. No więc cel był nakreślony, ale tak jechać tylko na sam bieg, może jednak zaliczylibyśmy coś jeszcze w Alpach. Nie ukrywam, że mieliśmy chrapkę na Matterhorn. Moi koledzy już wcześniej próbowali podejść go od włoskiej strony, ale dotarli tylko do piku Tyndall na 4200 metrów. Droga częściowo zatem już była znana i przy odrobinie szczęścia mogła nam się udać. Upalny czerwiec 2018 roku sprawiał, że śniegi topniały w szybkim tempie, więc byliśmy pełni optymizmu. Niestety na szczytach Alp sytuacja wyglądała zgoła inaczej i na tydzień przed naszym przyjazdem pogoda załamała się gwałtownie, a dodatkowy opad przekreślił szansę na powodzenie misji. Również informacje od lokalnych przewodników w Szwajcarii nie nastrajały optymizmem. Ale byliśmy głodni przygód i chętni do zaliczenia jakiegoś czterotysięcznika. Pojechaliśmy zatem w rejon Monte Rosa, Mekki narciarzy, zwanej Freeride Paradise, gdzie czterotysięcznych szczytów jest aż 10.
Dojechaliśmy do miejscowości Alnie, gdzie zostawiliśmy auto i dalej dwoma kolejkami wznieśliśmy się na wysokość prawie 3000 metrów. Na zamkniętej już stacji kolejki spędziliśmy noc, aklimatyzując się do wysokości. A następnego dnia ruszyliśmy lodowcem w stronę schronu Bivaco Giordano na 4167 metrów nad poziomem morza. Słońce grzało niemiłosiernie, śnieg był bardzo mokry i zapadaliśmy się dość głęboko. Konieczne było poruszanie się w rakach i z liną, aby asekurować się przed ewentualnym wpadnięciem do jakiejś szczeliny. Nasz czwórkowy zespół poruszał się dość sprawnie i około południa osiągnęliśmy pierwszy 4000 szczyt. Był to Punta Giordani, 4046 metrów nad poziom morza. Następnie trawersowaliśmy zbocze w stronę szczytu Balmenhorn i ku schronisku Giordano. Ale słońce wytapiało kamienie i robiło się coraz bardziej niebezpiecznie. W pewnym momencie zobaczyłem nawet jakiś spadający korpus i wystraszyłem się, bo myślałem, że to człowiek koziołkuje w stronę rozwartej szczeliny lodowca. Ale był to na szczęście tylko plecak jakiejś pary skiturowców. O dziwo przeleciał on przez szczelinę i zatrzymał się na drugim jej brzegu. Po pewnym czasie nawet ci skiturowcy odzyskali z powrotem ten plecak. Dotarliśmy do terenu mixtowego, licząc, że łatwo przewiniemy się na drugą stronę góry i już zaraz będziemy w schronie. Rzeczywistość okazała się jednak inna, a teren trudniejszy niż zakładaliśmy. Do tego kolega zaczął uskarżać się na skurcze mięśni nóg i kłopoty żołądkowe. Dlatego zdecydowaliśmy się zejść do schroniska i tam odpocząć. Droga jednak nie była prosta i ewidentna za sprawą chmur, które ogarnęły całą okolicę. Szliśmy prawie po omacku, teren był trudny, miejscami nawet opuszczaliśmy się na linię. W pewnym momencie mnie również obezwładniły mdłości i bóle brzucha. Był to, jak sądzę, efekt słabej aklimatyzacji. Dotarliśmy w końcu do schroniska, gdzie zapłaciliśmy bagatela 40 euro od osoby za nocleg. Następnego dnia fatalne samopoczucie skutecznie zniechęciło mnie do dalszej eksploracji. Do tego miałem całkiem przemoczone buty i stępione raki. Dlatego zdecydowałem, że pozostanę w schronisku. Moi koledzy, nie tracąc jednak czasu, weszli jeszcze na 3 czterotysięczniki, piramidę Vincent, Balmenhorn i Corno Nero. A potem już późnym południem schodziliśmy wspólnie razem w dół. Warunki atmosferyczne z każdą chwilą się pogarszały. Ledwie dotarliśmy do stacji kolejki, kiedy rozpętała się burza z gradowiciem. Na szczęście mieliśmy zadaszenie i noc minęła w miarę spokojnie. A następnego dnia dość szybko, bo kolejką linową, znaleźliśmy się na dole przy naszym samochodzie. Dojechaliśmy do niewielkiej szwajcarskiej wioski La Folie, gdzie miał rozpocząć się nasz bieg. Odebraliśmy pakiety startowe, poglądaliśmy mecze mundialu piłki nożnej i świętowaliśmy moje urodziny. A rankiem następnego dnia wystartowaliśmy w naszym biegu. Start był bardzo widowiskowy, bo setki balonów wzniosły się w niebo z załączonymi życzeniami biegaczy. Wiedziałem, że nie należy się napalać i rozsądnie dysponować zasobami energii. W końcu to dystans ultra 73 km i 4900 metrów w górę. 800 osób na starcie sprawiło, że na wąskich ścieżkach po
Po prostu trzeba było maszerować gęsiego. Biegliśmy przez przełęcze Fenêtre i Grand Saint-Bernard, gdzie znajdował się pierwszy punkt kontrolny. Pomimo śniegów, przełęcze udało się pokonać w miarę suchą stopą. A dalej długi zbieg do wioski Berg-Saint-Pierre z 2500 na 1600 metrów. Tam kolejny punkt kontrolny i posiłek w dusznej szkole. Przypomnę, że był to lipcowy, upalny dzień i w dolinach słońce mocno dokuczało. Posiliłem się makaronem i ruszyłem na kolejne długie i mozolne podejście, znów na prawie 2500 metrów. Potem znów w dół do schroniska Brunet na 2100 i ponownie na przełęcz Avolu 2650. Miałem już ponad 45 km w nogach i całkiem dobre samopoczucie. Jak to mówią biegacze, łydka dobrze podaje. Po drodze też rozciągały się piękne widoki na masyw Grand Combini. Został mi jeszcze przedostatni szczyt Panoncier, 2650 metrów z pięknym lodowcem Corbassier w tle, ale wcześniej główna atrakcja trasy X-Traverse, wiszący most. Tutaj na chwilę się zatrzymam, aby wspomnieć autora owej konstrukcji. Jest nim bowiem architekt Troni Ruttimann. Dodam, że nie jest to jego jedyny most. Architekt ma ich na swoim koncie ponad 600 na całym świecie. Ten tutaj powstał stosunkowo niedawno, bo w 2014 roku i co ciekawe zbudowany ze starych części wyciągów narciarskich. Wisi jakieś 70 metrów nad doliną i ma prawie 200 metrów długości. Przeprawa przez niego przyprawia o szybsze bicie serca, bowiem most faluje, drga i trochę się buja pod wpływem przechodniów i wiejących wiatrów. I znów mozolna wspinaczka na szczyt Panoncier, potem bardzo długi, bo 1500 metrowy zbieg w dół, aż do wioski Luthier. Tam ostatni posiłek i krótki odpoczynek, by już w ciemnościach ruszyć na ostatnią pionową dzidę 1200 metrów pod górę. Podejście było bardzo forsowne i wiele osób wzdłuż trasy leżało ciężko dysząc, kierując strumienie swoich czołówek w koronę drzew lub prosto w niebo. Ja zaparłem się i równym tempem, krok za krokiem napierałem, by bez przystanków dotrzeć na szczyt. Wiedziałem, że gdybym się zatrzymał, to ciężko byłoby mi się potem podnieść. Kiedy już wyszedłem z lasu, teren nieco złagodniał i zobaczyłem migoczący czerwony punkt. Zaświtała mi nadzieja, że to organizatorzy oznaczyli szczyt i mam go już w zasięgu, a potem to już tylko z górki do Verbier. Okazało się jednak, że ów migoczący punkt poruszał się razem ze mną. Po jakimś czasie zorientowałem się, że to inny biegacz z tylnym światełkiem na czapce, ale złuda przyniosła pożądany efekt dopingu. W pewnym momencie jednak zmęczenie dało już mocno znać o sobie i obsunąłem się, zaliczając upadek. Na szczęście biegacz przede mną zatrzymał się i pomógł mi wykaraskać się z wyrwy w ziemi, a potem już razem dobiegliśmy do ostatniego punktu kontrolnego w La Chaux na 2266 metrów. Niektórzy leżąc tutaj już pozasypiali ze zmęczenia, inni przebierali się w cieplejsze ubrania, a jeszcze inni uzupełniali kalorie. Łącznie na trasie było 7 punktów kontrolnych i zarazem żywieniowych, które były bardzo dobrze wyposażone. Do dziś wspominam smak wyśmienitego bulionu, który dodał mi wiele sił i energii na szczycie Panoncier. Tymczasem czekał mnie jeszcze ostatni zbieg do Verbier na wysokość 1490 metrów i meta. Moje kolana już mocno protestowały. Schodziłem wolno, asekurując się kijkami. Wyprzedziło mnie chyba z 10 osób, ale nadrobiłem to na płaskim odcinku, rzeźko wbiegając o godzinie 1 w nocy na metę. Zerknąłem na tablicę, 408 miejsce z czasem 17 godzin 10 minut. Na 800 osób startujących biegaczy z całego świata uplasowałem się w połowie stawki. To był wspaniały prezent na moje 45. urodziny. Ale dla mnie to jeszcze nie koniec przygód. Następnego dnia wspólnie wracaliśmy z przyjaciółmi do Polski
I w okolicach Alp Bawarskich, tuż poniżej Monachium, koledzy zostawili mnie na kempingu w miejscowości Bad Tölz. Powiem, czekał mnie jeszcze długi, samotny trekking do miejscowości Belunu. Miałem do przejścia Alpy Karwendalskie, Tuksertalskie, Zillertalskie i Dolomity. Jakieś 350 km z 600 tysiącami metrów przewyższenia. Ale o tym opowiem już w następnych odsłonach. Dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli Wam się podobało, to kliknijcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę albo napiszcie komentarz. A propos biegu, to załączam link do zapisów na kolejne edycje biegów Verbier Saint-Bernard, który znajdziecie w opisie tego filmu.